Drodzy Państwo, okazją do dzisiejszego spotkania są 65. urodziny Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie. Historia takiej placówki jak nasza najczęściej kojarzyć się może z konkretnym miejscem, z jakimś budynkiem, z klasą, z pokojem może w internacie, dla niektórych z pokojem nauczycielskim, dla jeszcze innych może z gabinetem dyrektora. Ale w przypadku tego typu placówki o takim charakterze tą historię tworzą przede wszystkim ludzie. To są w ciągu 65 lat istnienia ośrodka, swój ślad, jego działalności wcisnęły całe pokolenia, całe rzesze ludzi. I jestem ogromnie rad z tego powodu, że przy tej okazji, z okazji tego szacownego, zacnego jubileuszu, wielu z tych wspaniałych ludzi jest tu dzisiaj z nami i może z nami świętować z tej okazji. Witamy Was wszystkich serdecznie. To swoiste urodziny, jak wiadomo, na urodzinach najważniejszy jest jubilat. Dlatego pozwolicie Państwo, że powitania zacznę właśnie od nich. Witam gorąco, serdecznie z całego serca wszystkich byłych i obecnych pracowników ośrodka. Czyli nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji, obsługi. No oczywiście na końcu witam również dyrektorów tej szacownej placówki. Otrzymali zaproszenia wszyscy, którzy jeszcze mogli na nas dojść, ale niestety z różnych przyczyn, czy to zdrowotnych, czy zawodowych, nie wszyscy na nas dotarli, ale bardzo jest mi miło, że jest tu z nami dyrektor ośrodka, pan Marek Kot. Pan Marek przyjmował mnie do pracy w ośrodku. Nie wiem, czy to akurat jest jakiś powód do radości, ale dziękujemy bardzo. Ogólnie w całej historii w ciągu tych 65 lat istnienia dyrektorów ośrodka było 11. Kadencje mieli bardzo różnorodne, jeśli chodzi o okres trwania, od zdaje się 1,5 miesiąca do blisko 10 lat. Także ta rozpiętość czasowa była ogromna, ale każdy z nich tutaj sporo wniósł do istnienia. Witam serdecznie rodziców naszych drogich uczniów, rodziców, którzy coraz chętniej, coraz częściej i z większym zaangażowaniem uczestniczą w życiu placówki, wpływają na to, co się dzieje i pomagają nam w tych działaniach. Witam Was serdecznie, drodzy rodzice. A szczególnie gorąco witam, choć kontuzjowaną, ale dotarła do nas przewodnicząca Rady Rodziców i Środka, pani Agnieszka Jowiczuk. Witam serdecznie. Agnieszka jest takim naocznym dowodem na to, że sport to zdrowie. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy wpływają na sposób funkcjonowania, na kształt, na rozwój tego ośrodka. Witam serdecznie przedstawicieli władz samorządowych, przede wszystkim nasz organ prowadzący, czyli władze powiatu węgorzewskiego w osobach pani starosty węgorzewskiego, pani Haliny Faj. Wicestarostę Węgorzewskiego pana Krzysztofa Łaszewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu pana Macieja Zmitrowicza, osoby, która występuje tutaj dzisiaj w dwóch rolach, jako przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Powiatu oraz dyrektor Muzeum Kultury Ludowej pani Marianna Kulikowska. Witam serdecznie. Witam serdecznie również radnego Mariusza Fatygę. Bardzo znany. Drodzy Państwo, w kilku zdaniach dosłownie obiecuję, bo dzisiaj mamy taką koncepcję, że będą przemawiać inni, będą przemawiać obrazy, będą przemawiać wspomnienia i to jest chyba najcenniejsze. Myślę, że wielu osobom łezka wokół się dzisiaj zakręci. Historia tej placówki rozpoczęła się w listopadzie 50 roku, kiedy to ponad 30 dzieci przybyła do tworzonego w Węgorzewie Zachodu Wychowawczego z domu dziecka w Pasynie. Do tamtej pory, wtedy w dniach otwarcia, dosłownie w ośrodku go zatrudniały kilka osób. W ciągu wielu lat kadra rosła, przybywało dzieci i przez ten długi okres czasu całe pokolenia poświęciły tutaj duży okres, duży szmat, czy nawet nie większość swojego życia zawodowego, zostawiło w ośrodku wiele sił, wiele zaangażowania i energii. Jakby przygotowując się do tych uroczystości, przeglądając nasze bardzo bogate materiały historyczne, ja osobiście przynajmniej miałem takie wrażenie, że byłem pewną taką swoistą podróż w czasie.
można sobie było na, dzięki tym materiałom uświadomić, bo na co dzień się o tym nie pamięta, w jak diametralnie innych okolicznościach, w innych realiach, i to zarówno tych społecznych, politycznych i gospodarczych, funkcjonował wtedy środek. Pracowali ludzie, uczyli się uczniowie. Jak inne, jak odmienne od dzisiejszych były warunki, w których edukację pobierały małe dzieci. Tak dla unaocznienia. Wystarczy popatrzeć na zdjęcie i porównać, jak wyglądały kiedyś budynki, jak wyglądały meble w pomieszczeniach, jak wyglądał wystrój, ale także jak wyglądali sami ludzie, jak wyglądały ich stroje, te służbowe, jak wyglądały mundurki dzieci, fryzury i same otoczenie placówki. Ale taka refleksja jedna się nasunęła. Taka jedna refleksja pocieszająca się mi nasunęła osobiście, że mimo tych bądź co bądź widocznych i znacznych różnic, jedna rzecz w ciągu 65 lat wydaje mi się pozostała niezmienna. Wydaje mi się, że mimo tych różnic jedna rzecz pozostała niezmienna i taka nadrzędna. Jest to cel, który nam wszystkim przyświeca. Przyświecał wtedy, w latach 50., przyświeca teraz i już po kilkunastu latach XXI wieku. Tym celem jest stworzenie jak najlepszych warunków edukacji i wychowania opieki naszym uczniom. Umożliwienie im wszechstronnego rozwoju, zapewnienie atmosfery życzliwości, bezpieczeństwa i akceptacji. Myślę, że to było takim motorem, który napędzał przez te wszystkie lata wszystkich pracowników, wszystkie osoby związane z naszą placówką. Szanowny Panie Dyrektorze, szacowne grono pedagogiczne, te, które w tej chwili pracuje i te, które nie pracuje, a bacznie obserwuje pracę ośrodka, szanowni rodzice, drodzy wychowankowie, uczniowie. Jako organ prowadzący, dzisiaj tak dość bogato reprezentowany, chcielibyśmy Wam bardzo, bardzo serdecznie pogratulować powstania i istnienia tego ośrodka. Pogratulować tego, że tworzycie tą żywą historię, o której Pan Dyrektor wcześniej mówił. Bo bez nauczycieli, bez pedagogów, bez Was, drodzy uczniowie, ten ośrodek byłby pusty, martwy. To Wy tworzycie ten ośrodek. Gratulujemy Wam bardzo wysokich osiągnięć. Gratulujemy Wam tych wyników, jakie osiągacie w egzaminach zewnętrznych. Jesteście po prostu najlepsi. My jako organ prowadzący jesteśmy z Was dumni. Życzymy, aby te osiągnięcia, te sukcesy powtarzały się przez kolejne lata. Życzymy, aby ten ośrodek się rozwijał, trwał i służył przede wszystkim tym, którzy tej pomocy w tej szkole potrzebują. Jest to wyjątkowa szkoła, ale piękna. Pracują tam ludzie, którzy mają wielkie serca, ogromną empatię i za to Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Panie Dyrektorze, Panu też gratuluję, bo Pan już w następnym roku mija 10 lat, tak? Jak jest Pan Dyrektorem. To już jest też szmat czasu. Czy to nieprawda? Właśnie, w sierpniu kończy się jego kadencja. Ale żeby to nie zabrzmiało jak jakaś podróżka, oczywiście jestem bardzo zadowolona i myślę, że jestem wyrazicielką całego organu prowadzącego. Ze współpracy jesteśmy zadowoleni. Szanowni Państwo, jeszcze raz z całego serca bardzo dziękuję, bardzo gratuluję. Życzę dalszych, wielkich, największych osiągnięć, małych i dużych. Pamiętajcie, że wszyscy tu, którzy siedzimy i tu, jesteśmy Wam życzliwi. Szanowni Państwo, żartobliwie można byłoby powiedzieć, że 65 lat to czas, aby przejść na emeryturę. Ale nie w Państwa oczywiście przypadku. My, ja w imieniu własnym, jak i wszystkich moich koleżanek i kolegów z Rady Powiatu chciałbym Wam serdecznie pogratulować tego jubileuszu. Z tego, co wiemy, widzimy na co dzień, rozwijacie się i powiększacie swoje
usługi, o których pan dyrektor właśnie wspominał, dla naszych mieszkańców, naszego powiatu, jak również dla naszych dzieci z terenu nawet całego województwa. To, co pani starosta powiedziała, jesteśmy dumni z was, z waszych osiągnięć i z waszego zaangażowania, jakie wnosicie do tego naszego ośrodka. Życzę wszystkim nauczycielom, życzę wychowankom, uczniom, jak również rodzicom, aby ten ośrodek nadal się rozwijał. Uczniom życzę sukcesu zarówno w nauce, ale również sukcesu w waszej terapii, abyście właśnie na każdym etapie swojego życia otrzymywali od nas wszystkich właśnie akceptację i zrozumienie. A na dzień dzisiejszy wszystkim życzę miłego świętowania, abyśmy mogli za kolejne 5 lat spotkać się w tak dostojnym gronie i świętować kolejne wasze jubileusze. Wszystkiego dobrego. Ja w imieniu pracowników muzeum chcę odczytać list gratulacyjny z okazji 65-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Węgorzewie. Pragnę pogratulować państwu dotychczasowych osiągnięć pracy dydaktyczno-wychowawczej. Życzę dyrekcji i pracownikom dużo zdrowia, cierpliwości oraz samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Szanowni Państwo, ja natomiast chciałbym dopisać się do wszystkich życzeń wcześniej złożonych. I mam drobny upominek, który chciałbym złożyć na ręce pana dyrektora i zachęcić go do użycia tego, czyli do gry razem z uczniami, z wychowankami. Panie dyrektorze, liczę, że co najmniej jeden mecz pan rozegra. Przyznam się, że groźnie zabrzmiało, że pan dyrektor kadencji kończy w sierpniu. Nie wyobrażam sobie nikogo innego na jego miejscu, od razu mówię. Dziecko z niepełnosprawnością wymaga wsparcia i przemyślanego planu działania. Planu, który przygotuje je do życia w społeczeństwie, a nie na jego marginesie. Planu, który nie będzie koncentrował się tylko na jego ograniczeniach, ale dostrzeże przede wszystkim mocne strony dziecka i na nich będzie budował jego przyszłość. By było to możliwe, dziecko z niepełnosprawnością nie może być postrzegane jako problem, lek, kłopot. Musi spotkać w szkole odpowiednich nauczycieli, nie tylko kompetentnych specjalistów, ale przede wszystkim życzliwych, przychylnych sobie ludzi, empatycznych, bez uprzedzeń, którzy widzą dziecko jako człowieka i którzy zechcą mu pomóc pokonać jego trudności. Za to, że tacy właśnie jesteście, dziękujemy, rodzice. Chciałabym jeszcze bardzo podziękować pani Małgosi Piskosz za zdjęcia, które mi udostępniła, dzięki którym mogą stworzyć ten album do szkoły. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, pani dyrektor, drodzy nauczyciele, szanowni goście, ale przede wszystkim kochane dzieci. Chcę wam z tego miejsca serdecznie pogratulować tak wspaniałego miejsca, w którym możecie być, mieszkać, uczyć się, ponieważ to, co powiem, jest naprawdę szczere, jest wyrazem głębokiego uznania mojego oraz wszystkich pracowników poradnych Społecznej Pedagogicznej w Węgorzewie, że specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na tej oświatowej mapie powiatu węgorzewskiego jest miejscem wyjątkowym. I o ile czasami wydaje nam się, że jakąś szkołę można zastąpić inną szkołą, to takiego miejsca jako ośrodek szkolno-wychowawczy w Węgorzewie nie da się zastąpić inną szkołą. I tak jak już tu kilka razy dopadło, chcę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie istnienia naszego powiatu bez specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.
I chcę bardzo podziękować Wam za to, że pomimo tych 65 lat ten ośrodek jest coraz piękniejszy. Ta Wasza dbałość o tą jakość bycia i edukacji w ośrodku jest naprawdę wyjątkowa. Ale taka rzecz, która myślę, że bardzo się zmieniła w ostatnich latach, to jest to, że staliście się też miejscem otwartym na wszystkich mieszkańców. I za to chcę wszystkim nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim współpracownikom Ośrodka Szkoły Wychowawczego w Wegorzewie powiedzieć wielkie dziękuję. Panie dyrektorze, pani dyrektor, pani starosto, panie przewodniczący, szanowni państwo, drodzy goście, jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tej przeczytowej uroczystości. Miałam okazję współpracować z ośrodkiem przez wiele lat i cieszę się, że ta współpraca w dalszym ciągu jest kontynuowana, ponieważ uczniowie ośrodka w tej chwili są uczestnikami naszych warsztatów terapii zajęciowej, co nas bardzo cieszy. I liczę na to, że współpraca tak bardzo dobrze i tak nie będzie się dalej układać. Gratuluję tego pięknego jubileuszu, życzę kolejnych pięknych lat. Mam nadzieję, że placówka, panie dyrektorze, pod pana, pod panią dyrektor kierownictwem będzie się w dalszym ciągu tak pięknie rozwijać, bo jest bardzo potrzebna dla naszej społeczności i nie tylko, bo słyszymy, że są podopieczni i spoza powiatu. Serdecznie gratuluję w imieniu własnym i wszystkich współpracowników i pracowników i uczestników warsztatów. Serdecznie gratuluję. Takim trzonem funkcjonowania ośrodka są ludzie. Są przede wszystkim pracownicy, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji obsługi, są uczniowie. I dlatego przy okazji nie mógłby kilkorga, kilkanaściorga z tych osób uhonorować. Jak zwykle wiadomo, nie wszyscy takie wielkie nagrody dostają, ale nie wiedzą, że ja ich ubóstwiam wręcz. Także niech te nagrody dzisiejsze na rynku dyrektora będą dla Was takim drobnym znakiem tej sympatii, tego docenienia i takiej motywacji do dalszej pracy. A tym, którym w tym roku się nie udało, są przed nami kolejne lata, bo mam nadzieję, że te prorocze słowa, te życzenia będą dla nas takie wyznacznikiem na przyszłość. Dlatego pozwolę sobie wręczyć kilka nagród dyrektora i za chwilę powiem komu. Za wyjątkowy wkład, zaangażowanie, często poświęcanie wolnego czasu, dyspozycyjność, taką innowacyjność, kontakty z rodzicami, działanie na rzecz rozwoju placówki. Nie, że za to, że robicie nie tylko to, co musicie, ale to, co jeszcze potraficie, czyli dużo, dużo więcej, chciałem nagrodzić nauczycieli ośrodka, panią Agnieszkę Klimaszewską, panią Danutę Komorzewską. Poproszę o scenę. Panią Alinę Kącior. Panią Annę Krupę. Panią Iwonę Naruszko. Panią Agnieszkę Pisarek. Panią Magdalenę Rogalską. I panią Irenę Woronkę. Nagrodę otrzymuje również Teresa Bołkowska, kierownik ośrodka, ale niestety z przyczyn zawodowych nie jest z nami dzisiaj. A ja chciałem zaprosić na scenę pracowników obsługi, panią Barbarę Cabaj, panią Wandę Draganik i pana Władysława Górskiego. Serdecznie witamy na Galerii Oskarowej 2015. Jak już wiadomo, dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe. Obchodzimy bowiem 65. urodziny instytucji, która oprócz funkcji
edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej jest również kuźnią talentów. To, co jest przed nami, będzie przed nami w najbliższym czasie, to prezentacja dokonań z tego roku, ale także będziemy mieli zaszczyt omówić, zaprezentować Państwu dokonania z poprzednich lat. Michał Miszkiel z wierszem Moja Szkoła. Zapraszam. Posłuchajcie moi mili, co do głowy przyszło mi w tej chwili. Mianowicie pomysł na to, gdzie spędzimy jesień, zimę oraz lato. Powiem krótko, w miejscu Sokoła, a miejscem tym jest właśnie szkoła. Bo szkoła to nie tylko gmach z betonu i stali. Szkoła to czas spędzony teraz i w oddali. Czas wspomnień, smutków i radości. I gdy miniemy już próg naszej młodości, a wyjdziemy w próg dojrzałości, będziemy też wzywani lasami, ławkami i nauczycielami. Więc pamiętajcie wszyscy drodzy przyjaciele. Takich chwil mamy w życiu niewiele. Korzystajmy wszyscy z wyuczonej mądrości. I nie zapominajmy o szkole w przyszłości. Rok 1955. Ośrodek istnieje już 5 lat i ma ogromne osiągnięcia artystyczne. Tu dziewczęta w tańcu ludowym. W roku 2010 nominację do Oscara zdobywają wychowanki ośrodka, które przygotowywała pani Elżbieta Krasnogorska. Na zdjęciu widać Monikę Tomczewską, Ewę Zielińską, Karolinę Rębisz. Wychowankowie internatu w układzie Black and White, uczniowie zespołu edukacyjno-terapeutycznego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w układzie Czekolada oraz zespół Zygzak w tańcu Brzydkie Kaczątko. Zapraszamy. Thank you.
Yeah.